dzisiejszym programie. Czołgiści w ataku. Na poligonie w Nowej Dębie ćwiczy 1. Warszawska Brygada Pancerna. Odwiedzamy Rzeszów, gdzie postępują prace przy formowaniu Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Razem z dziennikarzami i gośćmi świętujemy z pompą 95. urodziny Polski Zbrojnej. Przyjrzymy się samolotowi wczesnego ostrzegania i dowodzenia AWACS, który wylądował w Warszawie. Samoloty wczesnego ostrzegania i dowodzenia AWACS wykonały już tysiące misji nadzoru przestrzeni powietrznej wschodniej flanki NATO. Z tej okazji odbyła się ich prezentacja na terenie pierwszej bazy lotnictwa transportowego w Warszawie. Pierwsze misje AWACS-a nad Polską były w 2000 roku. W chwili obecnej, w dniu dzisiejszym, jest to specjalna okazja, ponieważ w ramach Assurance Measure, które wspiera nasze zdolności obrony powietrznej i rozpoznania, jest tysięczna misja AWACS-a. My zajmujemy się stricte naprowadzaniem statków powietrznych na cele powietrzne, wodne oraz zabezpieczenie misji naziemnych typu Closer Support czy misji z cyklu Dynamic Targeting. Zazwyczaj latam w tej chwili jako taki supervisor naszych weapons controllerów zabezpieczających misje lotnicze na platformie E3 Alpha. No i korzystamy tutaj z naszego sprzętu, który jest bardzo dobrze wyposażony i przygotowany do zabezpieczenia różnych misji lotniczych. Cała ta informacja, którą my wykrywamy, którą my analizujemy, przesyłana jest dzięki taktycznym systemom transmisji danych, przekazywana jest do naziemnych stanowisk dowodzenia, gdzie podlega dalszej obróbce i na podstawie tej informacji mogą być podejmowane decyzje o podejrzaniu pary dyżurnej, o rozpoznaniu obiektów, które są dla nas nieznane. Oprócz radaru mamy również systemy pasywne, które wykrywają wszystkie obiekty. Mamy surveillance team, czyli osoby, które są odpowiedzialne za identyfikację statków powietrznych, za wykrywanie statków powietrznych, jak również weapon team, czyli osoby odpowiedzialne bezpośrednio za naprowadzanie. Jeden statek powietrzny typu AWACS dyżurujący nad Polską na wysokości 9 czy 10 tysięcy metrów pokrywa informacyjnie całą przestrzeń Rzeczpospolitej. A co jest najistotniejsze, i to wybrzmiało, ale dla podkreślenia chciałbym podać, że jest to informacja w realnym czasie przekazywana na stanowiska dowodzenia narodowe nasze, jak i natowskie. W przypadku osłony przedsięwzięć, tak jak miało miejsce Światowe Dni Młodzieży, czy Szczyt NATO, czy Euro 2012, AWACS czynnie uczestniczy w zabezpieczeniu tych misji. Mamy dwa skwadrony w tej chwili w naszym E3 Alpha komponencie, w którym mamy trzech, czterech, pięciu Polaków. Czasami jest tak, że spotykamy się podczas misji lotniczej razem na pokładzie, ale w większości misji niestety jest tak, że jest jeden Polak lub maksymalnie dwóch. Przez cały wrzesień pododdziały 1. Brygady Pancernej realizowały ćwiczenie pod kryptonimem Lampard 16. Na strzelnicy czołgowej poligonu w Nowej Dębie mieliśmy okazję obserwować jego część ogniową. Pierwszoplanowym ćwiczącym podczas ćwiczenia pod kryptonimem Lampard 16 jest batalion czołgów wzmocniony kompanią zmechanizowaną, baterią przeciwlotniczą oraz plutonem saperów. Drugoplanowym ćwiczącym jest dywizjon artylerii samobieżnej. To współczesne pole walki wymaga od nas tego, żeby łączyć różne rodzaje broni, łączyć pododdziały i w ramach naszych normalnego codziennego cyklu przygotowania ćwiczymy wspólnie z pododdziałami zmechanizowanymi, z pododdziałami OPL oraz z różnymi innymi elementami, które niejednokrotnie przełożony przydziela nam do naszego ugrupowania po to, żebyśmy mogli doskonalić te nasze procedury realizacji wspólnych zadań. Tylko i wyłącznie połączenie tych wszystkich elementów daje możliwość osiągnięcia zakładanego celu. To dzisiejsze ćwiczenie miało jakby dwa etapy. Pierwszą część, taką część organizacyjną kierownika strzelania, który po omówieniu warunków bezpieczeństwa podał komendę dla mnie jako dowódcy batalionu do zajęcia nakazanej rubieży obrony. Po zajęciu nakazanej rubieży obrony pododdziały przystąpiły do obserwacji i wykrywania podchodzącego z głębi ugrupowania przeciwnika. Uwaga, strzelanie!
Sprzętem, na którym pracuję, jest ZSU-23-4MP Biała. Służy do zwalczania celi powietrznych, celi naziemnych i celi nawodnych. Zestaw wyposażony jest w 4 armaty przeciwlotnicze. Szybkostrzelność 2000 sztuk na minutę. Chłodzone są te armaty płynem chłodzącym. Z tego działa można zwalczać cele powietrzne do odległości 3 km. Stosujemy amunicję podkalibrową, przeciwpancerną i przeciwlotniczą. Przeciwnik podchodzi na rubież. WH-07. Jajko, wieloryb. Przeciwnik podchodzi na rubież. Jajko, wieloryb. Ładować! Działo ZSU-23-4 jest zamontowane na transporterze GM575. Zasięg na jednorazowym tankowaniu paliwa wynosi 360 km. Naszym zadaniem na tym ćwiczeniu jest osłona wojsk przed środkami napadu powietrznego. Przeciwnik na rubieży! WH-07, Tuchumor 05. Przeciwnik na rubieży! Zestaw ZSU został zmodernizowany do wersji ZSU-24MP Biała, dzięki czemu został wyposażony w 2 kontenery z 4 rakietami Grom. Zamiast radaru obecnie mamy głowicę optoelektroniczną, przyrząd wstępnego wskazania celu dla dowódcy i nową łączność zewnętrzną i wewnętrzną. Dzięki tej głowicy można obserwować zarówno w dzień, wyposażona jest w kamerę telewizyjną, jak i w nocy w kamerę termalną oraz dalmierz laserowy, który automatycznie mierzy odległość, przekazuje ją do systemu kierowania ogniem i wprowadza poprawki balistyczne. Do 8 km można wykryć dzięki kamerze cel i na 4 go rozpoznać. Prawdopodobny przelot lotnictwa przeciwnika. Zniszczyć! Zniszczyć! PT-91 to jest Polish Tank 91, czołg średni między drugą a trzecią generacją. Służy między innymi do zwalczania przeciwnych czołgów, betonowych umocnień, sił żywych przeciwnika, a także transporterów opancerzonych. Jak widzimy, tutaj jest zmodernizowany. Mamy do dyspozycji system kierowania ogniem, termowizję oraz kostki RAWA, czyli możemy powiedzieć, że porównywalnie z czołgami tej generacji, z trzeciej, mamy duże możliwości. Wszystko zależy tylko i wyłącznie od zgrania załogi oraz celności prowadzonego ognia. Zgrywanie załogi trwa zazwyczaj 3 lata. To jest długi, żmudny okres, ale zgrana załoga potrafi dużo na polu walki. Moja załoga służy na tym czołgu od 5 lat. Karabin. Odebrałem. Przystępujemy do zamontowania karabinu sprzężonego z armatą 762 PKT. Karabin montujemy na sankach. Karabin zamontowany. Przystępuję do nawiązania łączności. W tym celu nakładam homofon i ustawiam częstotliwości na radiostacji. Zadaniem działonowego jest przygotowanie czołgu do strzelania. Zajmuję miejsce w przedziale działonowego. Odregulowuję wieżę, ustawiam celownik, ostrość celownika, włączam kamerę termowizyjną i przystępuję do włączania stabilizacji. Kierowca obroty, dalsze obroty. Odregulowuję, wyzębiam armatę, włączam stabilizację. Czołg gotowy jest do działania. Dla mnie praca na tym czołgu jest na pewno wyzwaniem, jak i dużo frajdy daje na przykład jazda czołgiem, strzelanie z tego czołgu. No, to dla innych osób to jest na przykład abstrakcja, dla mnie to jest codzienność i nie do przeżycia dla takich zwykłych cywilów. WH-07, tu Humor 05. Przeciwnik wycofał się poza rubież wzgórza wieloryb. Przerwij ogień, rozładuj
do przejrzenia wozy i broń. Koniec strzelania, kierowania ogniem, przerwanie ognia, rozładowanie broni całkowite i przejrzenie broni, czyli sprawdzenie, czy w wozach, w przewodach luf w broni strzeleckiej nie została amunicja ostra. Panie majorze, rozjemca pierwszego plutonu melduje. Sprawdzenie, rozładowanie broni. Zużyto 80% armatni, 100% karabinowej. Dziękuję. To nie jest tak, że przygotowujemy się do konkretnie tego jednego wydarzenia. To jest cały cykl przedsięwzięć taktycznych, ogniowych, które w połączeniu ze sobą pozwalają na realizację takich zadań, jak mieliśmy okazję w dzisiejszym oglądzie. Sprawdzamy wszelkie przygotowane przez nas procedury, zbieramy doświadczenia i pewne nauki na przyszłość. Staramy się omawiać i w ramach podsumowania każdego z etapów tego ćwiczenia wyciągamy wnioski, analizujemy, co poszło dobrze, co poszło źle, z jakiej przyczyny. Moim takim celem było w ramach tego przedsięwzięcia sprawdzenie przyjętych przez nas procedur, zarówno procedur dowodzenia, jak i procedur prowadzenia tej całej działalności ogniowej. I muszę powiedzieć, że jestem z tego bardzo zadowolony, efektu, który w dniu dzisiejszym zrealizowaliśmy. Takie ćwiczenie wymaga wiele pracy, wysiłku z całego sztabu ludzi i długiego procesu planowania, przygotowania działań, organizowania. Rzeczywiście jest to duży wysiłek, natomiast ten cały wysiłek oddaje sukces batalionu ćwiczącego i wyniki na szkoleniu. ...95 lat temu ukazał się pierwszy numer gazety Polska Zbrojna. Jednym z inicjatorów jej powstania był sam marszałek Józef Piłsudski. To jedno z najstarszych polskich czasopism, do dziś przetrwało na rynku wydawniczym i w zeszłym tygodniu świętowało swoje urodziny. Zaczęło się 95 lat temu. Dzisiaj mamy nie tylko miesięcznik Polskę Zbrojną, ale mamy też portal polskazbrojna.pl, który jest znakiem czasów, jest odpowiedzią na to, jak zmieniają się media. Mamy więc i wersję elektroniczną, i wersję papierową, miesięcznikową. Mówimy więc do naszych czytelników, ludzi, którzy interesują się nie tylko wojskiem, nie tylko siłami zbrojnymi, ale też bezpieczeństwem jako takim w ogóle. Ja biorę to pismo w tej chwili z przyjemnością, z dużą satysfakcją. Wojsko musi być związane ze społeczeństwem. Obcinanie jednej części odbiorców, tylko ograniczając go ten krąg do wojskowych, do żołnierzy, czyniłoby to pismo pismem bardzo takim niszowym czy zamkniętym, wyizolowanym. To rzeczywiście trzeba szukać kontaktu z szerokim gremium, z szerokim gronem społecznym. Polska Zbrojna jest gazetą specyficzną, powiedziałabym nawet wyjątkową, ponieważ mamy bardzo różnych czytelników, zarówno młodych chłopaków kilkunastoletnich, jak i emerytów wojskowych, czy ludzi, którzy pamiętają II wojnę światową. Mamy czytelników w mundurach, ale również cywili, którzy się pasjonują wojskiem. Dlatego mamy bardzo szerokie spektrum tematów. Towarzyszymy żołnierzom na poligonach, opisujemy operacje zagraniczne, ale też opisujemy sprawy techniczne, ponieważ naszych czytelników przede wszystkim interesują takie zabawki dla dużych chłopców, jak to się często mówi. Dużo miejsca poświęcamy również historii, przede wszystkim historii wojska, ale nie tylko. No i też jest bardzo ważny taki czas na spoczni, po wojsku, czyli piszemy również o sprawach kulturalnych, sportowych i tego typu. Ekipa Polski Zbrojnej są to wyjątkowi specjaliści, są to począwszy od dziennikarzy, którzy z wielką pasją i zaangażowaniem piszą teksty, zdobywają informacje, po redaktorów, którzy te teksty później szlifują i doprowadzają do stanu idealnego do druku, po bardzo zdolnych grafików komputerowych i fotoedytorów, którzy sprawiają, że szata graficzna Polski Zbrojnej jest wyjątkowa. To jest właściwie praca bardzo kreatywna, bo trzeba na każdy jakby materiał, który dostajemy, znaleźć nowe rozwiązanie, nie nudzić czytelnika, odbiorcy i zaskoczyć czymś ciekawym, czymś nowym. Tak samo dobór zdjęć. Zwykle mamy do wyboru paręnaście fotografii, z których wybieramy dwie, trzy i w to komponujemy tekst. Wydawcą Polski Zbrojnej jest Wojskowy Instytut Wydawniczy,
który jest organizacją nadzorowaną i założoną przez ministra obrony narodowej. Stąd też moja obecność jako dyrektora Wojskowego Instytutu Wydawniczego, żołnierza, oficera. I jesteśmy głosem dla żołnierza, jesteśmy głosem, przekaźnikiem treści, które głosi ministerstwo. Mówimy do żołnierzy, mówimy do ludzi, którzy są wokół wojska i przekazujemy im te informacje, które płyną z ministerstwa po to, żeby im dać możliwie jak najpełniejszą informację, a jeszcze dodatkowo zachęcić do tego, żeby żołnierzami się stali. Trwają prace nad formowaniem Brygad Obrony Terytorialnej. W Rzeszowie rozwijane jest dowództwo i sztaby brygady oraz tworzy się batalion tego nowego rodzaju sił zbrojnych. Obrona terytorialna to formacja w siłach zbrojnych, która, mam nadzieję, przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa naszego państwa. W tym przypadku tutaj naszej brygady to przede wszystkim regionu Podkarpacia, ale również spowoduje poprawę systemu zarządzania kadrami i utrzymania określonych rezerw osobowych na potrzeby sił zbrojnych. Obecnie w rzeszowskim WKU jest uruchomiony punkt informacyjny do Wojsk Obrony Terytorialnej. Każdy kandydat musi spełnić następujące wymagania. Musi posiadać obywatelstwo polskie, musi mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej, określoną kategorię zdrowia, czyli kategorię A, i odbytą kwalifikację wojskową. Generalnie motywacje są bardzo pozytywne. Jest to w pierwszych zdaniach każdego kandydata to wysuwa się na pierwsze miejsce to, że chcą coś dla ojczyzny zrobić. Pan jest zainteresowany, rozumiem? Tak, chciałem się dowiedzieć. Proszę bardzo, to jest ankieta. Na obecną chwilę 50% pododdziałów ma już obsadę etatową. Gdybym wykorzystał tych wszystkich chętnych, którzy obecnie zgłosili się do służby w brygadzie. Rozumiem, że komunikacja w języku obcym rosyjskim jest na poziomie? Podstawowym. Tak, dobrze. Znajdujemy się w budynku dowództwa i sztabu 24 Batalionu Obrony Terytorialnej. Pomieszczenia zostały już przygotowane dla stanu osobowego tego batalionu. Prawdopodobnie do końca tego miesiąca zostanie budynek przekazany definitywnie dowódcy batalionu do użytku. 24 Batalion Obrony Terytorialnej otrzymuje pierwsze egzemplarze broni. W tym momencie otrzymaliśmy broń zespołową, czyli mówimy o tu granatnikach przeciwpancernych i karabinach maszynowych. Myślę, że ten sprzęt, który dzisiaj my dostajemy, to jest sprzęt adekwatny, porównywalny ze sprzętem, który dzisiaj na wyposażeniu posiadają pododdziały naszej jednostek operacyjnych. Służba w obronie terytorialnej to będzie niepowtarzalna przygoda dla tych młodych ludzi. Będzie się odbywała w ramach ćwiczeń wojskowych w weekendy. Będzie można w czasie tych ćwiczeń poznać wiele możliwości sprzętu wojskowego, poznać nowe zasady działania na terenie, na którym ci mieszkańcy, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej mieszkają. Będą mogli zapoznać się z tym wszystkim sprzętem, który będzie na wyposażeniu wojsk operacyjnych i jednocześnie na wyposażeniu Wojsk Obrony Terytorialnej.